Siema, siema, witam wszystkich na moim kanale. Gramy w Puzzle Quest 2. Dawno mnie tu nie było. Jakieś 3 miesiące chyba. Ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Mamy dwa questy. Tutaj jeden srebrny, tutaj jeden złoty. Pamiętam, że podchodziłem do tego srebrnego i dostałem łomot parę razy. Także chwilowo sobie to odpuszczę. Pójdziemy do złotego. Złoty pewnie jest trudniejszy, także obstawiam, że też nie będzie lekko. Rzućmy jeszcze okiem na wyposażenie. Tutaj mamy wszystko, ok. Nic tu nie możemy zrobić za bardzo. My trochę czarów tak przeglądałem przed grą, te czary, no i jedyne, co można by było zrobić, to wymienić ten na to palące uderzenie. Wiem, że ten koleś tutaj, który jest, bardzo dużo czerwonej many zjada. Nie wiem, zobaczmy, co słychać tam na dole i co potrafi ten gość tu niżej. Tu musimy pułapkę rozbroić. A nie, ona jest rozbrojona, przepraszam. Przecież zamknięta była. Gamuj ze mnie. Dobra, pójdziemy teraz w tym kierunku. Co tu nas czeka? Tu jest goblin czarownik, ale on tylko stoi na drodze do naszego celu. A jednak zaatakował nas. No dobra, sens nie chcę, musimy z nim walczyć. Zobaczymy, dawno nie grałem. No, niezły ma start, powiem wam. To teraz my tak. To zrobimy go tak. Czerwoną manę musimy zbierać. Dobrze by było. Panie kolego, to ciebie tak. W ogóle dobrze każdy kolor many tutaj zbierać w tym momencie. Tak na początku gry. Co możemy tu ciekawego złożyć? Zieloną widzę. Zielona nam potrzebna do cienia. O, ale fioletowa. Fioletowa do ukrycia zawsze się przyda. Dobra, to zróbmy tak. Nie, mu tu 4 ustawiłem, no niestety. Ale nie zawojował więcej niż mi się wydawało. Czerwoną poprosimy. 8 już. Teraz czy jest coś poczwórnego? Nic nie widzę. Tutaj te pięści, łapki też nic nie dają. To jak opuszczę, to spadnie mu czaszka. To niedobrze. Powiem wam, że tutaj się porobiło. Najlepiej to było coś z góry. No dobra, zróbmy tak. Tworzyć dziką kartę. No dobra, skoro tak musiał, to niech tak będzie. Weźmiemy czaszki, żeby mu zadać jakieś obrażenia. Dwie tury z rzędu. Przekształca w dziką kartę. Tutaj zadaje obrażenia, jak mam niebieską manę, czyli dobrze nie mieć niebieskiej many. Powiem wam. Ale fioletową jak najbardziej. No, dostaliśmy strzała na 10 punktów. Pięknie. Wrzucimy sobie osłonę. No i właśnie osłona nam pochłonęła cały ten strzał. Możemy się podleczyć oczywiście. Możemy też zaatakować. Na razie chyba jedno i drugie nie jest nam strasznie niezbędne. Ale dzięki temu możemy ominąć kolejkę w sumie, także podleczmy się troszkę. Stworzył dziką kartę. To my mu zadamy tak. Ajajajajaj, zabrał nam łapki. Nieładnie, ale możemy mu tu czaszkami zaszkodzić delikatnie, niestety zablokował. Nam też się udało zablokować, na szczęście. Możemy się wyleczyć, możemy też próbować coś tu ugrać. Na przykład tak. Mhm.
Zamienia wszystkie klejnoty na fioletowe, zadaje punkt obrażeń na każdy przekształcony klejnot. Zamienia czerwone na fioletowe, ale na razie ich nie ma jakoś strasznie dużo. Możemy mu podebrać tą trójkę, ale tylko za żółte. Żółtych nam aż tyle nie potrzeba. A tutaj zamienia wszystkie żółte klejnoty. Tu mamy niebieski, to sobie weźmiemy. Tu mamy czerwony, czyli kolejną rundę mamy. Więc tu będzie trzeba wykorzystać to. Zablokował. Coś tam naczarował. Okej, no to co? Za czerwony uderzamy i przekształcił w fioletowe. Ale to też nam nic nie da w tym momencie, bo nie ułoży nam się nigdzie rząd. Tutaj czaszek, nic nie zdziałamy. To co? Wyleczmy się. Okej, znowu stworzył tą dziką kartę, której znowu nie może wykorzystać za bardzo. My też nie możemy nic z nią zrobić. Szybkie uderzenie zamieni wszystkie żółte klejnoty w fioletowe. O, to możemy zrobić. To nam się nawet udało. Wziął sobie. Oj, teraz nam przyłoży ładnie. No niestety. No ale my wykorzystamy tu szansę i teraz już ma 15, a teraz może nam zadać konkretny cios. Co z tymi niebieskimi? Czy niebieskimi? O, weźmy się ukryjmy, to na dzień dobry. Z czerwonymi, które chcielibyśmy wymienić na fioletowe. Dobra, wbił nam, ale zablokowaliśmy i pochłonęliśmy trochę. Także spoko jest. Tutaj jest czerwony. Tu jest niebieski. Ale niebieskiego nie zbieramy. Najpierw zużyjemy to, bo to nam zwiększy manę. A nie kończy kolejki. Wszystkie czerwone zamieni na fioletowe. Dobra. Dostanie małego strzała. Ho, ho, ho. Jak nie zablokował, to śmiertelnego. Bardzo ładnie. Dobra. Rozgrywka była całkiem spoko. Podejdźmy teraz. Klucz do drzwi. Trzymasz naszyjnik i idziesz w stronę drzwi. Po krótkiej przerwie zaczyna ją się otwierać. Zbadaj wieżę. No to chciałbym zbadać wyjście do południowej wieży, dobra. Tu stoi jakiś szkielet nam na drodze. No cóż, nie mamy wyjścia, nie ominiemy go. Wbijamy na walkę. Tutaj są zablokowane. Co zbieramy? Czerwone zbieramy. Co on ma tutaj? Atak bronią, czyli będzie zbierał łapki. Losowy klejnot blokowania jest przekształcony w czaszkę. Dobra, na początek tak delikatnie. No dużo życia, więcej od nas. Znaczy, nie ma więcej od nas, przepraszam, ale ma bardzo podobną ilość. Co możemy zrobić? Możemy tak. Brak dostępnych posunięć. No. Co ja zaczynam? No, niefortunnie się ułożyło. Bardzo niefortunnie. Na dodatek nic nie możemy zrobić. Nie, możemy to. Dobra.
Co teraz? Czy tutaj tę piąteczkę bym chętnie wykorzystał, ale nie ma jak. Nic many nie nazbieraliśmy na razie. Co on będzie zbierał? On będzie zbierał fioletowe na pewno. Nie był chyba dobry pomysł, chociaż nic się nie wydarzyło strasznego. Jak widzicie, zbiera fioletowe. Tu jest ryzyko, że się coś ułoży samo. Ale jest też szansa, o, dla nas. Dobra, on już naskładał tych fioletowych, że może zastosować ten swój czar. Co możemy zrobić? Możemy się wyleczyć, ale to jest niepotrzebne. Możemy zadać też obrażenie takie. No to zadajmy mu. Skoro to nam pomoże i przyblokuje kolejkę trochę na chwilkę. Dalej sytuacja jest taka sobie. No jeszcze raz. Dobra, użyliśmy go. Co on tu ma? W momencie porażki ma. Szanse na ożywienie stworzenia i kontynuowanie walki, cokolwiek to znaczy. Dobra, teraz my. Przyblokował. Mam nadzieję, że mu czaszka nie spadnie. Nie. Oho, ale tutaj ma ładnego strzała. No i teraz nam przyłożył. To jak opuścimy? To nie, on sobie tu ułoży te, to tak nie bardzo, nie podoba nam się to. No, panie kolego, no. Mi się ładnie układają chwilowo. Dobra, przyłożył nam też. Nie wiem, co mu to dało. Nie za dużo, powiem wam. Tutaj mamy niebieskie za darmo, także bierzemy. Za darmo mam na myśli, że mamy kolejną kolejkę, także w sumie nic się nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Możemy się podleczyć. Poczekać na jego... O, skubaniec. Ładnie sobie to ułożymy. Nie podoba mi się. Okej. Zdrowie, żebyśmy nie padli tutaj. Dobra, to było akurat udane. Przyblokował. Te nasze bloki chyba jakoś tak średnio działają. Tutaj fioletowy. Mamy dalej kolejkę. Dobra. Zrobimy tak. Bardzo asekuracyjnie gram standardowo. O, ale tu mamy dużo fioletowych. Na tym właśnie nam zależało. Teraz co? Nieładnie to poskładane jest. Czy możemy tutaj coś zrobić? Możemy się dalej wyleczyć. Spróbujmy. Okej, teraz możemy wykorzystać łapki. Czas mu jakieś zadać obrażenia. Co potrzebujemy? Potrzebujemy żółtych. Okej, potrzebujemy żółtych, żeby się ukryć. To już mamy. Z tego tu nic nie możemy zrobić, jakoś sensownie. To się ukryjemy. No i dobrze zrobiliśmy, bo właśnie dostaliśmy strzała. Mi się te czaszki układają.
Tu jest szukanie cieni, to tak nie bardzo nam się przyda. Potrzebowalibyśmy... Zróbmy tak. A tak zaskoczenia, zadaje 3 punkty obrażeń przeciwnikowi, nie kończy kolejki, to by było ok. Jakbyśmy mieli plan na dalszą część. Tu zadaje się... To zróbmy tak. Najpierw go uderzmy tak. Teraz go uderzmy tak. Teraz oczywiście to. Spoko. No bardzo ładnie. W końcu nam się udało ustawić coś sensownego. I jeszcze jedno. Jeszcze mamy dodatkowy ruch, to proszę bardzo. I teraz uderzenie. Za 13. No tutaj to się można było spodziewać, że trochę będzie miał możliwości, ale ma dużo many. Dużo many, a my byśmy go chcieli zabić. Czyli, ile mamy życia? Tyle, że możemy spokojnie zastosować to, jak nie zablokuje, zablokował. Niestety jeszcze trochę tego życia ma. Ale dobra, damy radę. Patrzę tak, czy jest jakieś poczwórne, tak żeby mieć bonusową kolejkę, ale nic tu nie widzę. To co, zadamy mu obrażenie. Jeden punkt życia mu został. No dobra, to dziękujemy. A, bo on się odnawia. No tak, zapomniałem. W momencie śmierci jeszcze tworzy jakiegoś szkieleta. Zamienia wszystkie żółte. No to poprosimy, żółtych jest dużo. No, jeszcze dostał. To i tak zginął. Dobra. Spoko. Wiesz swoją nagrodę, w co my inwestowaliśmy? Zwinność chyba, czy. A kondycja daje tarczę. Odporność. Dobra, weźmy kondycję. I my w ogóle byliśmy. Siła, zwinność, kondycja i morale. To inwestowaliśmy. Niedawno nie grałem, już nie pamiętam. I teraz nas czeka walka z goblińską wiedźmą. Wiedźma ma 3 punkty obrażeń oraz 1 punkt obrażeń rzucającemu. 2 tury z rzędu. Niszczy wszystkie czaszki z pola walki, przeszkadzając 1 punkt życia za każdą zniszczoną czaszkę. Czyli może się uleczać, ma puste ręce. Przeżyjemy. Najpierw dużo fioletowego. Z grubej rury wzięła. Co nam się najbardziej przyda? Fioletowy. Z tym nie bardzo jest co zrobić, a fajny kryształek. No, ukryjemy się. Jeszcze trochę fioletowej many sobie zgadnęliśmy. Zadała nam obrażenie, ale i my jej zadaliśmy obrażenie, znaczy ona sobie sama w sumie. To ukrycie mamy włączone? Tak. To nie potrzebujemy. Pozbieralibyśmy na przykład może szybkie uderzenie. Czyli zbieramy żółte i czerwone.
No, tak jak chcieliśmy. Szybkie uderzenie. Żółte klejnoty zamienia. Ale żółtych jest jeszcze mało. Także może weźmy sobie fioletowych więcej. O, bardzo ładnie. Będzie miała dwie kolejki. Wyleczyła się. Z tym leczeniem to będzie ciekawie. I teraz tak. Szukanie cieni to nie. Chociaż możemy tak zrobić. 3-3. Nie, ten niebieski tutaj będzie za mało, żeby ją uderzyć, ale możemy zrobić tak. O. Teraz już niebieskich mamy wystarczająco, czyli zrobimy tak. To nie kończy nam. To nie kończy. Aha, coś. A, bo tu źle policzyłem i tu żółtego zabrakło. No dobra. Ile mamy? Łapek jeszcze 10, także. No dobra, to weźmy sobie te żółte. To weźmiemy. Co teraz możemy? Jeszcze możemy fioletowych. Ma dwie kolejki znowu. Jeszcze ma to leczenie się. Dobra, teraz czerwonych by się przydało nazbierać 10. Ajajajajaj, ale to ustawiłem. O kurde, ale no. Przyłożyła. Na szczęście pochłonęliśmy wszystko, no ale. To jest za żółte. Nam się te klejnoty średnio układają. Niebieskich dużo to nie mamy. To nie mamy takiego czaru. Dobra, przyłóżmy jej tym. Na blok ma mały, tylko 14 punktów, także może nie będzie blokować wszystkiego. Co nam się przydaje? Zielonego mamy bardzo dużo, także nie chcemy. Fioletowego nie da się ułożyć, czerwonego nie da się ułożyć. Dobra, to tak. A tak zaskoczenia. Moglibyśmy. Fioletowy się zamieni, to też nic nie zniknie. Dobra, to jeszcze tak. Myśmy zamienili żółte na fioletowe. To nam za dużo nie da w tym momencie. Znowu się uda. Udało mi złożyć jej czaszki. Zablokowane. Dobra, nasza kolej. Możemy zebrać czerwonych. O. I te łapki są do niczego niepotrzebne, także nie musimy się o nie martwić. I teraz ją uderzymy. W ten sposób. Bardzo ładnie. Nic tu nie da się złożyć sensownego, czyli ukryjemy się. Kurde, dużo czaszek się narobiło. Pozbyliśmy się paru. Teraz tak. To tu spadnie, to nic nie da. No to uderzamy za siódemeczkę. Udało się jej przyblokować. Jak na złość. Uzdrowiła się z czaszek. Przeżyjemy, chyba. Czerwonego trochę nazbieramy.
Możemy tutaj fioletowe. Albo za żółte szybkie uderzenie. I tak zrobimy, bo tutaj się złoży w 4 fioletowe. No, bardzo ładnie. Mamy dodatkową kolejkę. I tu możemy na przykład fioletowe zebrać. Moglibyśmy ją uderzyć za 7. A tak zrobimy, bo to już końcówka. Na dodatkową turę, ale to dużo z niej nie zdziała. Nas tam jeszcze uszkodzi. Został jej jeden punkt. No i co? I w sumie kończymy. Ogarnęliśmy zwycięstwo. Nie wiem, tak patrzę na czas odcinka, 25 minut. I tu został nasz bosik. Dobra, spróbujemy do niego podejść. Tego mam bić, czy tego mam bić? Nowy cel, pokonaj goblina. No chcę, aha. Spróbujemy z nim zagrać. Jeśli zgijemy, to podejdziemy do niego w następnym odcinku. Co on może? 95 życia ma i już nas tłucze. Panie, czekaj chwilę. Skradanie, atak zaskoczenia. Krótki miecz. Dobra. Nic, co nie dałoby się ogarnąć. Skupmy się i spróbujmy coś tu wykombinować. Przepraszam najmocniej. Tu są łapki. Czy już coś możemy zrobić? Możemy go uderzyć. Zróbmy tak. Czy można było się podleczyć. Pierwsza kolejka nas troszeczkę uszkodziła. On będzie zbierał żółte na pewno, czyli będzie, postaramy się mu te żółte pozabierać. Dobra. Panie, moja kolej. Okej. Będzie nam zadawał obrażenia tym. O, tu mamy o. Całkiem spoko. Kurde, zabrakło jednego. Żeby zabić, palące uderzenie zdobyć, oczywiście. Tym mieczykiem nam będzie tutaj zadawał obrażenia na pewno. A my w międzyczasie postaramy się kontrolować, żeby mnie nie zabił całkiem. No dobra, 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 dobra. Zbastuj troszeczkę. Nie podoba mi się to. Dobra, wzięlibyśmy fioletowe, albo jeszcze, że czaszka spadnie, a ten, o, ustawił mu się 4, to nie. Dobra, wyleczmy się. Tak, gramy. Dobra, wyleczmy się. Ma 2 ruchy, no, tak bym zrobił. No, ale tak bym nie zrobił. Nie bardzo wiem, jak to rozegrać tutaj. Jak zamieni wszystkie czerwone w fioletowe, to nam to nic nie da.
No dobra, wyleczmy się jeszcze raz, zobaczymy co on teraz robi. Zaczynają mu się punkty kończyć powoli. No właśnie, zrobi to co myślałem, znaczy co ja chciałem zrobić. Ale to w takim wypadku ja zrobię tak. Będzie nam te ciosy zadawał tam powoli. Miejmy nadzieję, że powoli. Dalej się czerwone nie ułożą. Jeśli zamienimy je na fioletowe. Co potrzebujemy? Może tutaj szybkie... Tak zrobimy. Nas tak uderzy. Ok, przeżyjemy. I teraz zamienimy żółte na fioletowe. Co nam to da? Też niewiele. Jeszcze zanim tak zrobimy, to zrobimy tak. To też nic nie da. Żółte na fioletowe. To duże zamieszanie tu narobimy. Albo czerwone. Nie, to dla bezpieczeństwa może. A, zaryzykujmy. Nieopłacalne ryzyko było. O, jaki gamoń. No dobra, opłacalne ryzyko było. Skoro tak chciał. Dobra, dobra, panie kolego. I teraz cię załatwimy czerwonymi. Bo już się ich trochę nazbierało. On nas tutaj przyładował też troszeczkę. Nie omieszkamy go ogarnąć w taki sposób. Dobra, teraz zamienimy żółte na fioletowe, bo o, tutaj cała linia jest. Dostał strzała konkretnego. Teraz mamy tutaj dużo możliwości, którą wybrać, która będzie najlepsza. Dużo jest fioletowych. Tu jest 4, dobra. Pyk. Mamy pierwsze. Czy jeszcze coś tu możemy zrobić takiego ciekawego? Tu jest 3. Fajnie. Za dużo nam to nie dało, ale... Bije nas tym. Teraz znowu jest dużo żółtych. Hmm. 11 życia ma. Zobaczmy, ile dostanie obrażeń. 10, kurde. A jeszcze zablokował. No ale spoko. No i co? Atak zaskoczenia. Pstryk. I atak mieczykiem. Pstryk. Dziękujemy. Nawet całkiem przyzwoicie to poszło. Porozmawiajmy z goblinem. Goblin jest wdzięczny, przytulaj i ściska cię mocno. Pomogłeś Gibbinsowi. Gibbins ci dziękuję. Znajdziesz błyszczący klejnot? Daj Gibbinsowi. Gibbins chce. Ogromny galaretowaty sześcian go ukradł. Gibbins chce go z powrotem. Gibbins pomoże ci w worku mięsa. Opowie o pomniku. Wybierz swoją nagrodę. Tylko czarownik może używać tej laski. Tutaj jest Daikatana. Tu jest miecz dla barbarzyńcy. Tutaj jest ciekawe. Weźmiemy to. Nowe zadanie. Odzyskaj rubin. Z nim się da jeszcze gadać? Dobra, tu mamy portal chyba do wyjścia. Mhm. Ale my tu zostaniemy, zastanowimy się co później, bo ta jaskinia jest jeszcze niezbadana. Jak widzicie, jeszcze tutaj mamy questa jednego. Ale to będzie wszystko na ten odcinek. Jeszcze zobaczymy sobie ten mieczyk. Ten miecz nam po czterech...
za 4 łapki daje 7 obrażeń, a ten miecz za 15 łapek 16 wręcz, dalej to się bardziej opłaca. Nie będziemy tego zmieniać. Tamten po prostu szybciej, ale dużo więcej łapek trzeba nazbierać. Okej, dobra, zastanowimy się nad tym w kolejnym odcinku. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym. Pa, pa.